bo jak wiemy, kto ma trybunał, ten ma władzę, co pokazuje już historia ostatnich 7 lat bardzo dokładnie. Ta wymiana o tych ciasteczkach też mówi o tym, że tak naprawdę te wyroki zapadają poza salą tego Trybunału, tak? Bo wiemy, że przekaz tej informacji był taki, że przychodzą tam określone osoby, czy tej politycy, którzy no, szafują tymi prawami obywateli gdzieś w zakamarkach, jedząc te ciasteczka. I to jest naprawdę ogromne zagrożenie dla nas wszystkich. W ogóle Trybunał, już mówmy się, no nie działa, na to też mamy wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wiemy, że sędziowie dublerzy tam w ogóle nie powinni zasiadać. Trybunał się nie cieszy też już wsparciem żadnym obywateli. Na to też są sondaże. Powinien być tarczą dla obywateli, a jest mieczem skierowanym przeciwko nim po prostu.